Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador Polski w Rosji, dyrektor Instytutu Strategii 2050. Dzień dobry, pani ambasador, witamy o poranku, szanowanie. Dzień dobry, witam serdecznie. Z przyjemnością opowiadam o tym i pytam o to, czego boją się Rosjanie, szczególnie ci najważniejsi Rosjanie na Kremlu. A jest konkretny pretekst, pani ambasador, szanowni państwo, by zadać to pytanie po raz kolejny. Chcielibyśmy pokazać państwu zdjęcia, które o tym pięknie mówią i fajnie pokazują. Obrazki z Wielkanocy w Federacji Rosyjskiej, z Moskwy. Jest i Cyryl, jest i Putin, proszę zerknąć. Przede wszystkim na tych dżentelmenów w krawatach i marynarkach, którzy szczelnie ochraniają Cyryla. Zresztą Putin gdzieś tam bardzo, bardzo mocno odgrodzony od publiczności. Powiem tak, no dla mnie to jest doskonały przykład i ewidentny dowód na to, że elita Rosji się boi. Pani ambasador, czego oni się boją? Putin, z tego co obserwujemy już właściwie jeszcze sprzed tej pełnoskalowej agresji, ma takie zachowania wręcz paranoiczne, dlatego że on na pewno boi się jakiegoś zamachu na siebie, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, ale on się boi wręcz kontaktu z ludźmi, nawet z ludźmi własnymi, boi się chorób, boi się, że jakaś infekcja zostanie mu przekazana. Wiadomo o tym, że ludzie, żeby w ogóle z jego otoczenia mogli się z nim spotkać, muszą cały czas, mimo że już no w zasadzie ten główny moment COVID-u minął, muszą przebywać na kwarantannie do 2 tygodni i jest mnóstwo tego typu ograniczeń i obwarowań, więc Putin boi się naprawdę wszystkiego, politycznie, ale także zdrowotnie, a elita rosyjska tak naprawdę nigdy, a teraz to już zwłaszcza, nie była blisko ludzi, się od tych ludzi odgradza na wszystkich możliwych poziomach. To, co widzimy, to są obrazki telewizji, ale w samej Rosji, jeszcze wtedy, kiedy można tam było być i kiedy ja tam byłam, widać było te rezydencje bogatych Rosjan blisko władzy. Te wszystkie rezydencje były otoczone murami 5-metrowymi i oni wszyscy mieli swoją własną ochronę, izolowali się od ludzi i teraz jest to tylko jeszcze bardziej. To znaczy, że koniec jest bliski. Przepraszam, z nieukrywaną, choć wiem, jak bardzo naiwną nadzieją pytam o koniec Władimira Putina. Czy to naturalny, czy może odrobinę sprowokowany przez pewnie najbliższych przyjaciół? To możliwe, że władza na Kremlu zmieni się jeszcze w tym roku? To, że elity bały się i dalej boją się ludzi, się od tych ludzi izolują i trzymają bardzo duży dystans, niestety nie oznacza, że jest dla tego reżimu jakieś dzisiaj widoczne wewnętrzne zagrożenie. To, co można powiedzieć na pewno, albo z bardzo wysokim prawdopodobieństwem, to, że władza w Rosji nie zmieni się oddolnie. Nie widać tego, żeby społeczeństwo miało dzisiaj taką możliwość i taki potencjał, żeby tę władzę zmienić. Jeżeli coś by się miało zdarzyć, to musiałoby być to rozłam wewnątrz elity. I to, co dzisiaj widać, to są oczywiście walki buldogów pod dywanem. Tam jest masę takich napięć wewnętrznych pomiędzy służbami a wojskiem w ramach różnych odłamów służb, pomiędzy tymi wojskami prywatnymi a wojskiem tak zwanym państwowym. Ale to jednak nie zmienia faktu, że nie widać takiego z tego, co obserwujemy, bo przecież my nie mamy wglądu jednak tak bardzo od wewnątrz w elitę rządzącą. Z tego, co obserwujemy, nie widać, żeby tam się rodziła jakaś taka grupa na tyle autonomiczna, która mogłaby jakieś wyzwanie stworzyć dla Putina i dokonać tego rozłamu i dokonać zmiany reżimu. Ale nawet jeżeli to się w jakimś momencie stanie, bo oczywiście w takim systemie to się w jakimś momencie może stać, to jest nieprzewidywalne, to ciągle nie jest jasne, czy ludzie, którzy by taki rozłam dokonali, to byliby ludzie jeszcze gorsi, czy jednak tacy, którzy szliby w kierunku pokoju, bardziej demokratycznego systemu. Oczywiście dla nas to drugie byłoby dużo lepszym rozwiązaniem. A może trochę przewrotnie, trochę prowokacyjnie zapytam, boją się swoich własnych ludzi, odgradzają się od swoich własnych obywateli, a może boją się także Polski i naszej roli w regionie? Dmitry, to są dwie różne rzeczy. Zapytam, pani ambasador, jeśli pani pozwoli, zapytam, cytując Dmitrija Miedwiediewa. Niektórzy mówią pierwszy alkoholik
Federacji Rosyjskiej pisze tak na Twitterze. Były prezydent, były premier. Jakiś idiota Mateusz Morawiecki powiedział, że Ukraina ma prawo uderzenia na Rosję i nie martwi się o wojnę pomiędzy Rosją a NATO, ponieważ Rosja szybko tę wojnę przegra. Nie wiem, kto wygra lub przegra taką wojnę, ale biorąc pod uwagę rolę Polski jako placówki NATO w Europie, kraj ten na pewno zniknie wraz ze swoim niedorozwiniętym premierem. Może ten kuriozalny wpis to jest tylko wyraz jakiejś niemocy i właśnie jakiegoś strachu? Miedwiediew rzeczywiście wiemy, że jest już dzisiaj ruiną człowieka pod każdym możliwym względem, od moralnego poczynając poprzez psychiczny, i odgrywa rolę takiego z jednej strony biegnącego przed szeregiem fanatyka, który próbuje uzyskać, wpisać się w łaski Putina. A z drugiej strony to co on pisze, no jest już tak przerysowane, że aż już totalnie niepoważne. I tak, władze w Rosji boją się w jakimś sensie Zachodu, dlatego że tego Zachodu nie doceniły i nie doceniły także Ukrainy. I zrozumiały w tym momencie, że nie ma łatwego podboju Ukrainy i że Zachód przy wszystkich podziałach, bo one są, widzimy je, się zjednoczył i Ukrainę wspiera, i boi się Kreml, że to wsparcie będzie większe, będzie intensywniejsze i doprowadzi do przewag militarnych i technologicznych nad Rosją. Stąd też ten ciągły straszak nuklearny. On ma zniechęcić Zachód do tego, żeby Ukrainie pomagał. Natomiast lęk przed własną ludnością to jest coś innego. To jest lęk reżimu, który dzisiaj już jest w zasadzie reżimem totalitarnym, przed ludźmi, że ci ludzie się nie będą posłuszni, nie będą gotowi iść już teraz z dziesiątkami, setkami tysięcy na śmierć albo na ciężkie jakieś uszkodzenia na front. I widać, że ten ucisk na gardle Rosjan się cały czas zaciska, że ten reżim staje się coraz bardziej represyjny. Choćby dosłownie w ostatnich dniach przecież nowe ustawy przejęte przez Dumę, które zmuszają ludzi do tego, żeby szli do wojska, tych, którzy zostali powołani. Właściwie wszystkie możliwe okienka ucieczki od tego wojska zostają zamykane i zastosowane różne elementy represji przymuszające do kiedyś tego, było tak, że żeby ludzie, było tak, którzy najwyraźniej nie chcą iść walczyć w tak zwanej słusznej sprawie, do tej armii po prostu na siłę przymusowo byli zaciągani. Przepraszam za ten nawias, powiem tylko, że kiedyś było tak, że trzeba było fizycznie odebrać list polecony, prawda? I żeby to powołanie odebrać, a teraz oni szukają wszelkich nawet elektronicznych form dotarcia do takiego jegomościa, żeby to powołanie było skuteczne, żeby można było go potem ścigać za niestawienie się w armii. Tak jest. W Rosji są rozbudowane tak zwane usługi publiczne online. Jeżeli ktoś ma konto, a ludzie oczywiście mają takie konta, to czy ten człowiek się zgadza, czy nie zgadza, nie może już nawet zamknąć tego konta. Przychodzi wezwanie do wojska i czy on odbierze, czy nie odbierze, to już nie ma żadnego znaczenia. On już jest uznawany za wezwanego do tego wojska. I jeżeli się nie stawi, w określonych terminach zaczynają się represje. Represje takie, że nie może nabywać mieszkania, a potem, że jego własność może zostać zajęta, nie może prowadzić samochodu, nie może chodzić do pracy, zaczynają się wobec niego restrykcje, nie może wyjechać z kraju natychmiast właściwie, więc zostaje zamknięty w tym więzieniu państwa rosyjskiego i dalej przez to państwo prześladowany na wszystkie możliwe sposoby, żeby właściwie nie miał wyjścia i musiał do tego wojska się zgłosić, nawet jeżeli nie odebrał tego w zasadzie, nie otworzył i nie zobaczył, bo zostało to mu online doręczone, przypomnę, do konta, którego nie może zamknąć. A co oni, pani ambasador, w zasadzie w tej wielkiej Rosji myślą o nas, o Polakach? Myślą to, co w większości oczywiście, bo pamiętajmy, że jednak w Rosji myślę, że jakieś 15%, może nawet do 20% społeczeństwa aktywnie tej wojny nie popiera i myśli co innego niż propaganda rosyjska serwuje.
I ci ludzie myślą o nas inaczej, myślą o nas jako o części Zachodu, jako o tych, którzy wspierają Ukrainę. I myślę, że mogą mieć o Polsce i o Zachodzie neutralne, a nawet pozytywne opinie. Natomiast większość myśli słowami narzucanymi przez propagandę, a propaganda ustawia nas jako agresywnego konia trojańskiego amerykańskiego. Amerykanie są największym szatanem, a my jesteśmy ich popychadłem, ich kukiełką tutaj w Europie, która jest chorobliwie, Polacy chorobliwie rusofobiczni i w związku z tym wspierając się, to wszystko w cudzysłowie, po prostu odtwarzam słowa propagandy, nazistowskim, chorobliwie rusofobicznym też reżimem ukraińskim, agresywnie wraz jako część Zachodu, ale ta gorsza część, ta taka wtórna, mała, bez znaczenia część, usiłujemy zniszczyć rosyjskość, Rosjan i wszystko, co i rosyjskie wartości, które oczywiście są dobre. No taka jest mniej więcej linia dzisiaj propagandy rosyjskiej. Pytałem przed chwilą, czy oni tam na Kremlu mogą się w jakimś sensie bać Polski, właściwie naszej rosnącej roli w regionie, to teraz zapytam, czy my powinniśmy w związku z tym, co oni mogą, czym dysponują i co o nas myślą, bać się Rosji? Oni nie boją się, jeszcze na chwileczkę wracając do percepcji rosyjskiej, Polski jako kraju, który ma rosnące znaczenie w regionie, bo Rosja kompletnie nie patrzy w ten sposób na Zachód. Rosja nie, i elity rosyjskie w ogóle nie widzą takiej możliwości, żeby kraj średni, mały miał jakiekolwiek znaczenie w relacjach z krajem dużym, takim jak Stany Zjednoczone. Oni swoją miarą mierzą także Zachód i uważają, że jest groźne, złe bardzo imperium amerykańskie, które sobie podporządkowało, ma tu strefę wpływów i ta strefa wpływów gra dokładnie tak, jak im Amerykanie zagrają, w skrócie. W związku z tym boją się, jeżeli w ogóle się boją, to Amerykanów, natomiast my jesteśmy tylko amerykańskim popychadłem. Taka jest rosyjska percepcja. Natomiast czy my powinniśmy się bać Rosjan? Bać to jest chyba złe słowo, bo strach paraliżuje, strach przyćmiewa racjonalne, obiektywne myślenie, a my potrzebujemy zimnej, sprawnej i efektywnej strategii powstrzymywania Rosji długookresowej. My musimy rozumieć bardzo dobrze to, co się dzieje w tym kraju. Musimy rozumieć, że to nie jest reżim, który się najprawdopodobniej przewróci z dnia na dzień i za chwilę wszystko będzie świetnie, że to jest bardzo poważne zagrożenie, najprawdopodobniej na lata. My się na to musimy strategicznie cały czas szykować, że to nie jest zryw na rok czy na dwa. I elementem tego szykowania jest wzmacnianie wewnętrzne Polski. Podziały wewnątrz Polski są złe i przez Rosję wykorzystywane. Musimy mieć mocne służby, mocną armię, mocne zakotwiczenie na Zachodzie i budować trwałe wsparcie dla Ukrainy z myślą nie o jednym miesiącu i nawet nie o jednym roku. Tak to powinno z naszej strony wyglądać, bo rzeczywiście Rosja jest dzisiaj poważnym zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa. Domyślam się tylko, że po 24 lutego poprzedniego roku praca w ambasadzie Polski w Moskwie jest, mówiąc delikatnie, trudna. Czy pani sobie wyobraża, przed jakimi oni teraz mogą stać tam zadaniami, a może ma jakieś nieoficjalne sygnały, jak mi się ciężko tam pracuje w tej chwili? Ja mam kontakty z ludźmi tam, takie też normalne, oczywiście międzyludzkie, ale nawet bez tych kontaktów to jest oczywiste, że praca tam dzisiaj jest bardzo ciężka. Po pierwsze z powodu realnego zagrożenia, ponieważ to już jest praca w kraju, który łamie zasady współpracy międzynarodowej i nigdy nie wiadomo, jak też się zachowa wobec dyplomatów. Ale to jest w pewnym sensie taka praca w oblężonej twierdzy, w bardzo małym już dzisiaj zespole, dlatego że po wydaleniu Rosjan z ambasady rosyjskiej w Polsce nastąpiły kroki zwrotne i wydaleniu bardzo wielu osób z polskiej ambasady w Moskwie. No i wreszcie to jest praca w bardzo, bardzo ciężkiej atmosferze, w której politycznej, w której cały czas trzeba uważać na wszelkie prowokacje i wszystkie możliwe wrogie zachowania ze strony służb i ze strony władz państwa, w którym się urzęduje, i w realiach, gdzie jednak duża część społeczeństwa się odnosi do Polski wskutek propagandy bardzo źle. Więc jest to tak bardzo ciężka praca dzisiaj. Nie wiem, jak jest tak naprawdę, ale domyślam się, że na przykład decyzją centrali, decyzją MSZ-u
w Warszawie, być może w ambasadzie zostały tylko osoby, które mają paszport dyplomatyczny. To jest jakiś taki dodatkowa ochrona, ten immunitet dyplomatyczny, który daje przynajmniej teoretycznie większą szansę na to, żeby kogoś takiego ochronić ze względu na te wszystkie zagrożenia, o których pani powiedziała. To możliwe, że tylko tacy zostali? Powiem szczerze, że ja nie mam po prostu wiedzy w tej sprawie, więc nie chcę jakoś spekulować. Natomiast jestem przekonana, że zostały przyjęte takie zasady bezpieczeństwa bardzo ścisłe, dużo bardziej restrykcyjne niż to było w minionych latach. Nie wyobrażam sobie jakiegoś swobodnego przemieszczania się dzisiaj, zwłaszcza w pojedynkę przez dyplomatów po mieście, czy już jeszcze tym bardziej po Rosji. A przecież kiedyś to było zupełnie jeszcze niedawno absolutnie możliwe i jednak bezpieczne. Teraz to już jest zupełnie inny kraj. Kraj, który prowadzi wojnę, czyli kraj zmilitaryzowany, kraj de facto totalitarny, kraj realnie otwarcie militarnie wrogi wobec Zachodu i wobec Polski. Kraj, który przed chwilą aresztował amerykańskiego dziennikarza. I w związku z tym rozumiem, jeśli komuś z naszych widzów na przykład przyszedłby do głowy pomysł, żeby z jakiegokolwiek powodu jechać do Federacji Rosyjskiej, to jest gruby błąd. Rzeczywiście dzisiaj nie ma bezpieczeństwa osób prywatnych, a nawet osób, które wykonują jakoś jakoby zaaprobowaną, bo przecież on musiał dostać zgodę od strony rosyjskiej na wykonywanie tego zawodu, a mimo tego został aresztowany. Zarzuty są jakieś kompletnie dęte i Amerykanie bardzo ostro stawiają tę sprawę. Niemniej ich zdolność dzisiaj wydobycia tego dziennikarza jest ograniczona. Prawdopodobnie dojdzie do jakiejś wymiany. Nie można wykluczyć, że Rosjanie też aresztowują po to, żeby wydobyć własnych szpiegów, którzy są jakichś własnych ludzi, którzy są zatrzymywani przez służby amerykańskie czy służby zachodnie. No bezwzględnie. Dzisiaj jechanie do Rosji to jest na własną odpowiedzialność i trzeba rozumieć, że to się wiąże z poważnym zagrożeniem i ten reżim może się zachować w sposób restrykcyjny i będzie bardzo trudno ze strony władz polskich pomóc takiemu obywatelowi. Pani ambasador, czytam, że sprzedaż rosyjskiej ropy osiągnęła w marcu swój najwyższy wolumen od kwietnia 2020 roku. To są informacje Międzynarodowej Agencji Energetycznej. No i że krajami, które sprowadzają surowiec z Rosji, są nadal między innymi państwa Unii Europejskiej. W związku z tym rodzi się pytanie, czy sankcje działają? Nie ma odpowiedzi prostej, działają lub nie działają. Sankcje mają różne funkcje. Poczynając od funkcji wewnątrz dla nas tutaj w ramach Zachodu, sankcje spowodowały, że Zachód jednak, w tym Europa przede wszystkim, skutecznie odcięła się od rosyjskich surowców. I to jest bezwzględnie sukces, bo to powoduje, że nie jesteśmy zależni od rosyjskiego szantażu energetycznego już w tym momencie. Sankcje też mają taką funkcję mobilizującą i spajającą dla Zachodu, wyznaczającą pewną linię działania i pewien taki standard zachodni wobec państwa rosyjskiego. Fakt istnienia sankcji powoduje, że powrót do tego, co się mówi, no takiego business as usual, na dzisiaj naprawdę jest niemożliwe, niezależnie od tego, kto dzisiaj sprawuje władzę w tym czy innym kraju. Natomiast sankcje, które miałyby doprowadzić do upadku rosyjskiej gospodarki, myślę, że nikt nigdy nie stawiał sobie takiego celu i na pewno to się nie zdarzyło i nie zdarzy. Cała duża grupa krajów, które przecież nie są częścią Zachodu, nie są w sojuszu z Rosją także, ale korzystają z tej sytuacji i w ogóle nie widzą powodu, dlaczego nie mieliby skorzystać ekonomicznie na tym, że te surowce energetyczne rosyjskie są dzisiaj dostarczane taniej, bo Rosja sprzedaje z upustem te surowce, niemniej sprzedaje i ta zwyżka
którą obserwujemy po zniżce zarówno kwot, jak i cen na początku tego roku. Rosja była bardzo stratna i teraz nastąpiła zwyżka. To jest trend, który zresztą widzimy od początku właściwie wojny, przejmowania ropy przede wszystkim rosyjskiej, bo z gazem jest dużo trudniej, przez Indie, przez kraje azjatyckie. Dla Indii jest to po prostu okazja, żeby taniej kupić ropę i w ten sposób wesprzeć hinduską gospodarkę. Dla nich absolutnie to jest priorytet, a nie to, żeby doprowadzać dzisiaj Rosję do ekonomicznego upadku. Ważne jest jednak, żeby powiedzieć, że sankcje wpływają na rosyjską gospodarkę. One nie doprowadzą i nie doprowadziły do jej upadku i to się nie zdarzy. Rosja ciągle będzie miała pieniądze na prowadzenie wojny, ale głównym celem sankcji w wymiarze ekonomicznym jest ucięcie dostępu Rosjan do odpowiednich technologii. I to jest teraz najważniejsze wyzwanie, bo z jednej strony to nastąpiło, a z drugiej strony widać, że są luki, że są bypassy, że te chipy jednak idą do Rosji przez różne kraje, między innymi przez Turcję i teraz te luki wszystkie trzeba zamykać. To jest bardzo ważne, bo choć gospodarka rosyjska będzie funkcjonowała ze stratą, bo to jest na minusie PKB, to przede wszystkim musi nie mieć dostępu do technologii, żeby nie było możliwości odtwarzania wysokotechnologicznej broni. To jest absolutnie kluczowe. Poza tym to jest duża gospodarka, trzeba chwilę poczekać, nawet dłuższą chwilę, żeby te efekty jednoznacznie zobaczyć. Na koniec chciałem panią ambasador zapytać, może nie tak kłopotliwie, żeby zapytać krótko o to, kiedy ta wojna się zakończy. Może zapytam łagodnie, jakie musiałyby zostać spełnione warunki, jakie pani widzi, jakie sobie wyobraża, by ta wojna się skończyła? Oczywiście nie wiadomo, kiedy wojna się skończy. To jest takie pytanie, na które chcemy mieć odpowiedź, ale jej nie mamy i to też jest jakaś odpowiedź, że my wiemy, że to nie jest proces, który ma jasny, przewidywalny koniec. Ta wojna może się skończyć ciągle z gorszym efektem dla Ukrainy i z lepszym efektem. To też trzeba rozumieć realistycznie, że to nie jest tak, że zwycięstwo Ukrainy, czyli wypchnięcie Rosjan z terytorium Ukrainy zostało przesądzone. I teraz bardzo ważnym czynnikiem jest dostarczanie broni przez Zachód, dostarczanie pieniędzy także dla ukraińskiego państwa, które po prostu bez tych pieniędzy nie jest w stanie funkcjonować, ale także zdolność Zachodu, żeby pozyskiwać i w ogóle produkować odpowiednie uzbrojenie, czyli budowanie militarnego potencjału Zachodu, bo okazuje się, że Zachód już w tym momencie pewnych form uzbrojenia nie ma, żeby móc je dostarczyć. I to jest jakby jeden element bardzo ważny, a drugi element jest oczywiście po stronie rosyjskiej. Czy Rosja w jakimś momencie uzna, że jakiś stan tej wojny konserwuje i nie decyduje się na dalsze kontrnatarcia, tylko próbuje tę wojnę konserwować na jakimś etapie. I jeżeli to się zbiegnie z analogiczną wolą i decyzją po stronie ukraińskiej, czy to będzie po kontrofensywie i Ukraińcy odbiorą jeszcze część terytorium i uznają, że mają wystarczające gwarancje militarne ze strony Zachodu, żeby siąść do stołu, albo też w złym wariancie, ale też nie możemy go wykluczyć, że ta kontrofensywa ukraińska się nie uda. W jakimś momencie straty w ludziach, w gospodarce staną się na tyle ciężkie i nieznośne, że też taka decyzja, że trzeba siąść do stołu i tę wojnę zamrażać, może się okazać realistyczna. Więc to są wszystkie te warianty. Niezależnie od tego, kiedy ten moment i na jakich warunkach nastanie, ciągle będziemy mieli do czynienia z agresywnym państwem rosyjskim, przed którym trzeba się będzie bronić, trzeba się będzie zbroić, bo to, że nawet wojna zostanie zamrożona, nie oznaczy, że Rosja w jakimś momencie znowu jej nie odmrozi, że nie będzie się zbroić, nie będzie próbować budować swojego i odbudowywać potencjału militarnego. Dzisiaj ten reżim niestety bez zmiany, taki jak on jest, nie jest w stanie funkcjonować już bez tej militaryzacji, bez tej wrogości i bez ciągłego zagrożenia, czy wręcz otwartej eskalacji militarnej. To już stała się istota po prostu reżimu rosyjskiego. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador Polski w Rosji, dyrektor Instytutu Strategii 2050. Dziękuję pani ambasador i pozdrawiam. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo.